Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dziś na pływadełku. Pierwszy raz w tym roku tak naprawdę wypływam po to, aby zrobić dwa odcinki dla Was jednocześnie. Mam nadzieję, że mi się uda. Mianowicie pierwszy odcinek, czyli właśnie ten dzisiejszy, to krasnopióry na spinning, czyli białoryb. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwszy raz będę łowił tak naprawdę białoryb, więc bądźcie wyrozumiali ci, którzy łowicie białoryb na co dzień. No bo nie jest to moja bajka, nie jestem specjalistą. Sam też musiałem zasięgnąć języka, jak to robić, jak się do tego zabrać w ogóle i tak dalej. Znalazłem sobie miejsce, widać, że coś tutaj żeruje. Zobaczymy, co z tego będzie. Jeżeli chodzi o kij, Fate Trout z 13 Fishing. I to jest do 4 gram. Do 4 czy do 3? Do 3. Do 3 gram, od 0,5 do 3 gram. Plecionka 004, no i fluorocarbon taki 0,12. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy to się w ogóle uda, czy to w ogóle ma sens. Ach, Boże, przesiadam się z sumów i sondaczy na krasnowierki. Masakra. Moi drodzy, ja nie przedłużam, zapraszam Was tylko do subskrypcji kanału i zaczynamy. Domyślam się, że filmy o tematyce białorybu nie zainteresują każdego. Tak więc już za tydzień zapraszam na film, w którym będziemy łowić bolenie, które się chlapią, lecz nie chcą brać. Jak wtedy podać przynętę? Na to też mam swoje sposoby. I zdradzę Wam je. Już za tydzień. Wsiadła piękna ryba. Piękny boleń 80. Tak to wygląda. Trzcinki są. 2 metry głębokości. Pożyczyłem sobie sondę od Piotrka. Taką zapinaną na pływadełko. O. Dobra, czapka na łeb. Zakładamy maleńki ciężarek. Nie mam kotwicy, więc trochę mnie znosi. O, coś takiego sobie wezmę. Takie maleństwo, bez zadziorka. Tak. Piotrek mówił, że plecionka w ogóle nie ma racji bytu. Że jak już to żyłka. Ale ja nie będę zmieniał, bo cholera, przecież jadę tutaj raz do roku na te krasnopiórki. O. Cyk, 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 cyk. Haczyki są takie wielkie, że te kleje nie mogą tylko do gęby wziąć. Tak mi się wydaje. Cyk, i jedziemy. Ja trochę będę dzisiaj oszukiwał. Mam ze sobą trochę zanęty. I będę im wrzucał. Jak się łowiska totalnie nie zna, to ciężko jest znaleźć sposób na te dziady. W ogóle najlepsze jest to, że tutaj, jeśli chodzi o miejscówki, to też wcale nie jest takie proste. Dobra, zrobimy trochę jakieś tam zanęty. No, jaką najtańszą sobie kupiłem. Ja, trochę nawet wody już było. Tak, on rzucimy na palanta. Żeby tylko zaczęły zbierać. Jak zacznę zbierać, to powinno być już całkiem spoko. A, wiatr mi to znosi. Normalnie jak jadę tym, to widać, jak fale się robią. O, jak gonią, jak fale idą. Normalnie masakra. Pocieszne są te ryby. Zaraz się do nich dobiorę, zaraz to wyczaję, jak to robić. Siedzi. Nie, taka mała. Ty, no takie to ja mogę łowić. Fajne. Jednak mi się, kurczę, podoba. O, ty w życiu. Co, może jeszcze wykuwak mam sobie kupić? Dziewczyno, ja nie mam, kurde, takiego sprzętu. Otwieraj tego dzioba. Oddawaj mi haczyki.
No, całkiem już pokaźna. Takie to ja mogę łowić, to nie jest głupie, ale śmierdzą te kurde krasnopiery. Jeszcze brakuje, żebym się na feder przesadził. Ty, ale brania w ogóle praktycznie nie ma. Ona musi już siąść, żeby kurczę, żebym ją poczuł. Jest. Ty, no one nie mają takich małych jab. Opa. Wygląda jakby deszcz padał. Miałem branie, kurde. Chyba on za duże to wszystko. Specjalistą nie jestem. Za cholery nie wiem jak mam to prowadzić. Ręka idzie jak do konia. No, próbujemy, zobaczymy. Jest. Jedzie. Czecie, zrobiłem to. Mam to. Challenge zaliczony. No dobra, będziemy próbować. Ale to jest płochliwe cholerstwo. Ledwo się ruszyłem. Już mi uciekł. Jaka radość, ja pierdzielę. O, jest jak raz napiera. A jakie? Dziabung mały. Jest, siedzi. Ale byk. Ale już zaczynam kumać. Jak to robić, żeby one brały fajnie? No, jeszcze z 5 i będę wiedział, jak się do nich dobrać. Taki delikatny, delikatny opadzik trzeba im robić. O, ale mi sypło. No teraz to było fajne branie. Jest taka góreczka, to może o konie zaraz zacznę brać. Jest, kurde, spadło. Siedzi, nie ma. Ale praktycznie nie przestaje w ogóle zwijać. Cały czas delikatnie zwijam. Ale trzciny tutaj podskakują. Nie, no to jest masakra. To nie jest dla mnie łowienie. Ale za to na pewno w tym roku wybiorę się na leszcze, duże leszcze, takie po 50-60 cm. Na pewno takie będziemy łowić we wrześniu. I będziemy je łowić na dropshota. Pokażę wam mój sposób na takie właśnie duże leszcze. No bo kiedyś bawiłem się troszeczkę więcej z dropshotem. I te wrześniowe leszcze, takie słynne wrześniowe leszcze, one bardzo fajnie biorą właśnie na dropshot. Tutaj jeszcze się będę bawił, jeszcze trochę podłubię. No bo specjalnie przyjechałem tyle kilometrów po to, żeby się pobawić z rękami na pływadełku. I chyba z pomostu byłoby troszeczkę lepiej, bo one się boją pływadła. Zresztą troszeczkę się nie dziwię. Mam jaskrawe płetwy. One ślepe nie są. Gdyby w ogóle nie Krzysiu Zymerbajca, to bym nawet nie miał tak maleńkich przynęt, bo zobaczcie, co on mi tu naszykował, żebym miał na co łowić. To jest przecież maleństwo. Już nie wiem, jak to złapać. To nawet do sałatki się nie nadaje. No ale ryby biorą. Mam też imitację takich białych rybaków. Coś w tym stylu. No ale to jest chyba trochę za duże na to. Bo rozmiarowo te krasnopióry
No, są jakie są. Zauważyłem, że nie lubią też smużenia, ale to większość ryb. Nie lubią, jak się smuży po wodzie plecionką, to też od razu się odsuwają. Zmieniłem kolor przynęty. No i od razu się udało. W pierwszym rzucie. Niepotrzebnie kamerę wyłączałem. Normalnie gonią za tym. Tak się zastanawiam, jakby malutkie enemy założyć. Warunki nie są łatwe, zobaczcie. Dopiero co wiało, teraz nagle, kurczę, przyszło słońce. A teraz co? Nawala deszcz. Nie no, masakra jakaś. Masakra dzisiaj tutaj jest. Totalna. Ja pamiętam takie czasy, kiedy łowiło się takie płoteczki. A nie tylko takie płoteczki, myśmy łowili też i duże karpie na baty z moim tatą. Jest, nie ma. Z moim tatą łowiliśmy na baty takie duże karpie. Bat 6-metrowy. Zawsze musiały być haczyki na jedno ziarenko pęczaku. I na pęczak żeśmy łowili. Tak często wsiadały takie wielkie karpie. No, mój tata trochę lepszy był wtedy ode mnie. Aha, dwie ważki się zderzyły. A, ale miałem pranie. No patrz, no. Czasami byli go, normalnie widzę je, jak one biorą i nie chcą zabrać na tyle mocno. A, ale zwolnęła. Wrzucił się, nie spodziewał, że na tego dam walić. Jest, siedzi. Takie małe piździki. Te lepiej biorą niż te większe. Właśnie dzwoni do mnie Piotrek i opowiada mi tutaj o przeogromnych krasnopiórach, wzdręgach, jak i innych rybach. I powiem wam szczerze, ja w tym czegoś super na razie nie widzę. Piotrek, co myślisz o takim zakończeniu filmu? No myślę, że jeszcze powinieneś spotkać się z nieco większymi wzdręgami, bo nie wierzcie mu, nie wierzcie, na tak delikatnym zestawie wzdręga 40 cm to jest odczucie, jakbyście holowali 100-centymetrowego szczupaka. Te ryby są niezwykle waleczne, mają ogrom siły i nie dają się łatwo wciągnąć do podbieraka, więc jeżeli tylko będziecie mieli okazję skorzystać z takiego ultra delikatnego zestawu, to idźcie w Białoryt, bo na pewno częściej spotkacie wzdręgę w naszych wodach, aniżeli wspomnianego metrowego szczupaka. A ja uważam, i na tym zakończymy film, że powinniśmy wypuszczać wszystkie szczupaki, stadacze i okonie, bo będziemy, kurde, łowić wszyscy tylko i wyłącznie wzdręgi. To niech jeszcze ostatnie słowo należy do mnie. Jak ci się nie spodobał białoryb, to tylko dlatego, że łowić to trzeba umieć. Dobra, mam nadzieję, że jeszcze mnie zabierzesz i pokażesz mi, jak się łowi białoryb na spinnik. Namówił. I z tego będzie kolejny materiał, a was zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. No i co? Do zobaczenia nad wodą. A ja płynę. Cześć.